Cześć, słuchajcie, dzisiaj taki szybki, krótki poradnik o tym, jak zrobić lizaki, będąc w cukierni hotelu Westin razem z Adamem Jakubowskim, który pokazuje mi, jak zrobić karmel i dekorację z karmelu. No, mówiłam go, abyśmy zrobili właśnie lizaki. Zajrzyjcie koniecznie też na stronę Akademii Kulinarnej, akademia-kulinarna.pl. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek o tym, jak zrobić najprostsze na świecie lizaki z karmelu. Mam podpieszony karmel i nalewam sobie na matę, tak żeby uformować ładne kółeczko. Od razu sobie uformuję drugie kółeczko. Hopa. Biorę patyczek. Słuchajcie, to są zwykłe wykałaczki. Wbijam. Okręcam, aby dokładnie ten patyczek był w karmelu. I zostawiam, aby przystygło. I tak samo z tym. Okręcam. Zostawiam. Im jest bardziej płynny, podgrzany ten karmel, ale też nie za bardzo, to robią się ładniejsze kształty. Tutaj pokażę Wam, tu już był troszeczkę bardziej taki zastygły i ten kształt jest taki mniej okrągły. Co nie zmienia faktu, że też lizaczek ładny jest. A te są takie śliczne, okrągłe. No i teraz czekam, aż zastygną, a następnie, o, tak jak ten, łatwo, bez problemu, odprawiam się od maty silikonowej. Patrzcie, wykałaczki, woda, cukier i dobre chęci i można naprawdę przygotować coś ekstra, więc zachęcam Was gorąco do przygotowania domowych lizaków. Czekam już na Wasze komentarze, zdjęcia Waszych dzieł lizakowych, zostawcie je pod przepisem i koniecznie odwiedźcie stronę www.akademia-kulinarna.pl. Pa!